dobry. Witam was tutaj w studio 5000. To jest artystyczne studio na miejscu byłej fabryki aluminiowej w Toronto, w Hyde Parku. Chciałbym dzisiaj przedstawić trochę informacji o znanym artyście z Polski, współczesnym artyście. Nazywał on się Maciej Maciejowski. Maciej Maciejowski był urodzony w Babicie, to jest małe miasteczko niedaleko Krakowa. Był tam urodzony w 1974 roku. W 1994 roku zaczął studia na Politechnice w Krakowie w kierunku architektury. Po dwóch latach zerwał te studia i przeniósł się w 1996 na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. I tam zaczął studia w kierunku malarstwa. W tym samym roku, jak się przeniósł na Akademię Sztuk Pięknych, założył grupę, zespół, która się nazywa Grupa Ładnie. I ten zespół się składał z Rafała Bujanowskiego, z Marka Firaka, z Wilhama Sasnala i z Józefa Kurosowa. I w piątkę oni razem pracowali, mieli wspólne prace i kierunek, pomysły. W 2001 roku skończył studia i już sprzedał jedną pracę muzeum w Krakowie. Był bardzo dużym sukcesem. W 1998 roku został redaktorem pisma Silne Pismo we Wtorek. To jest czasopismo w Krakowie. I on był redaktorem tego pisma do 2000 roku. I później od 2000 roku do dzisiaj pracuje jako ilustrator, jako grafik dla czasopisma Przekrój. No i teraz mieszka i dalej żyje w Polsce, w Krakowie.